Witam ponownie. Towarzyszymy Jackowi Orlando w dalszej drodze do pokazania, że jest niewinny, do rozwiązania sprawy morderstwa. Jak widzimy, troszkę się zmieniła pora doby, troszkę się ściemniło, jest wieczór. Wsiadamy do samochodu, bo odnaleźliśmy kluczyki. No właśnie, i to jest bardzo sympatyczna sprawa, ta mapka, zresztą wszystkie pojazdy, które tutaj można zaobserwować na drogach i na tej mapce, i w powiększeniu. To jest mapka animowana, tu czasem coś przejeżdża, o ile się nie mylę. O, tu przechodzi jakiś pieszy, tu są zaparkowane samochody. No i to wygląda niczym miasteczko w SimCity, nawet stadion piłkarski jest. My jesteśmy w biurze Jacka, możemy się udać do portu zachodniego, do centrum lub do warsztatu Franka. Najpierw pojedziemy do centrum. To są dość rozległe miejsca, dlatego najpierw w tej sesji nagrywania trochę poeksplorujemy teren, porozmawiamy z niektórymi postaciami. No, czy się czegoś dowiemy w sprawie morderstwa, to się dopiero okaże. Ciągle przygrywa nam piękna muzyka Harolda Faltermeyera. No, widzimy, jakaś róża tutaj leży, więc ją zabiorę. Tak na wszelki wypadek, choć nie wiem, czy będziemy prezenty dawać komuś. Powinniśmy oddać różę babci. Ale na razie chowam ją do ekwipunku. No i porozmawiam sobie z tą panią sprzedającą róże. Kwiaty generalnie, bo chyba nie tylko róże. Życzy pan sobie róże? Też może fiolki. Tak, włączyłem opcję wstawiania dialogów czy tekstów w wersji pisanej tutaj pod wizerunkami postaci, gdyż nieraz niektóre kwestie są nieco za ciche w stosunku do muzyki, mimo że mam ustawioną maksymalną głośność. No ale tak to jest już czasem w tej grze. No i tak, osobiście wolę róże, ale i tak nie mam ich komu dać. Smutna prawda. Pewnie wielu z nas się boryka z tym problemem. Osobiście wolę róże, ale i tak nie mam ich komu dać. Samotność jest straszna. Od śmierci mojego męża nie mogę znaleźć sobie miejsca. Bardzo mi przykro, nie chciałem przywoływać przykrych wspomnień. Proszę sobie nie robić wyrzutów. To nie pana wina. Jeśli pani pozwoli, chciałbym o coś zapytać. Proszę pytać. Czy nie wydarzyło się tu ostatnio coś szczególnego? Przykro mi, niczego takiego nie widziałam. Cały dzień obsługuję klientów. Pielęgnuję kwiaty albo czytam. Co pani czytuje? Różne rzeczy. Poezje, romanse, powieści. Często zmuszona jestem zamieniać książki na rzeczy codziennego użytku. Z powodu braku pieniędzy. No cóż, takie czasy. Kiedyś mężczyźni kupowali więcej kwiatów, to i łatwiej się żyło. Kiedyś wszystkim nam się łatwiej żyło. Do zobaczenia. Ha, no to są lata 30, Ameryka lat 30 XX wieku, więc trudno mi się tu odnosić do sytuacji, bo nie żyłem w tych czasach. No trudno, żebym żył. Ale no generalnie tak jest, że kiedyś mężczyźni kupowali rzeczywiście więcej kwiatów. Kiedyś te wszystkie kontakty międzyludzkie były takie jakieś bardziej serdeczne, osobiste. Nawet fakt, że wysyłało się kartki świąteczne, prawda? Teraz się już wysyła SMS-y na zasadzie kopiuj i wklej głównie. No i wszystko tak straciło swoją wymowę. No ale takie mamy czasy. Pan wybaczy. Znam pana i nie chcę mieć kłopotu. Skąd mnie znasz? To małe miasto. Wielu ludzi wiele widzi.
w małych miasteczkach zwykle tak jest właśnie. A w ukazywaniu małych miasteczek i społeczności w nich żyjących mistrzem jest Stephen King, który rzeczywiście to fajnie potrafi zobrazować tę atmosferę małych miasteczek, gdzie wszyscy się znają, gdzie każdy o każdym plotkuje. I teraz powiem taką rzecz, która mnie w Jacku Orlando, która mi się podoba. Lubię to. To jest fakt, że to, co powiedziałem, że niektóre rzeczy są niepotrzebne w ekwipunku, to jest akurat może najmniej przyjemne, bo później są kombinacje z tym ekwipunkiem, co użyć, czego nie, no i zresztą to nagromadzenie przedmiotów jest po prostu przesadne w wypadku Jacka. No ale sam fakt, że można robić niektóre czynności nie trzeba, można rozmawiać z pewnymi osobami, można gdzieś wchodzić, a wcale nie jest to obowiązkowe, na przykład nie mam przekonania, czy rozmowa z tym panem na coś nam się przyda, ale czemu nie pogadać? Życzy pan sobie czegoś? Chciałbym pogadać. A ja chciałbym poczytać. Konflikt interesów wystąpił, no i nie porozmawiamy sobie, widać, ten pan nie jest zainteresowany sympatyczną konwersacją z Jackiem. No to kolejna pani, która wygląda na taką dobrotliwą, z czysta różkę, no już koło 60 tak na oko. Ma. Pan też czeka na pranie. Może trochę mniej na tym zbliżeniu. Nie, szanowna pani, jestem mechanikiem tych urządzeń. Wcale nie. Pan jest Jack Orlando, wzięty prywatny detektyw. Proszę nie być takim skromnym. My się znamy? Osobiście nie, ale jestem sumienną i wnikliwą czytelniczką prasy. Ma pani doskonałą pamięć. Może raz prasa coś tam o mnie doniosła, ale to było dawno temu. Mówiłem, że jest pan zbyt skromny. Gościł pan często na łamach gazet. Widzę, że przed panią nic się nie ukryje. Chciałam panu powiedzieć, że to dzięki takim ludziom jak pan człowiek może się czuć bezpiecznie. Bardzo miło mi to słyszeć. Muszę pani powiedzieć, że dzięki pani odzyskuję wiarę we własne siły. Cieszę się, że mogę z panem zamienić dwa zdania. Niecodziennie człowiek ma taką okazję. Powiem tak, miło jest, kiedy człowiek się znajduje w takim dołku, kiedy całe życie mu staje przed oczami, kiedy mu się wydaje, że to co najlepsze już za nim i nikt o nim nie pamięta już teraz. No to takie dobre słowa zwykle podbudowują jednak człowieka i miło jest coś takiego usłyszeć, że jednak ktoś o Jacku jeszcze pamięta o tym, co zrobił dobrego w życiu. Więc może sobie pomyśleć teraz, że jednak no może nie wszystko stracone, nie jest jeszcze takim całkowitym nieudacznikiem. Sklep Charlesa. A pamiętamy, że Jack powiedział, że te cygara, które znalazł na, nie na dachu, tylko na miejscu zbrodni, można kupić jedynie w sklepie Charlesa, więc porozmawiamy sobie z przyjacielem, starym, albo z kolegą. Może do przyjaźni nie doszło, nie wiem. Jack, stary przyjacielu, miło cię widzieć. Jednak doszło. To niemożliwe. Ludzie tak długo nie żyją. Charles! Poczucie humoru było zawsze twoją słabą stroną. Wybacz, stary, nosi mną. Nie dziwię ci się. Wyglądasz jak kupa nieszczęścia. Chciałbym pogadać. Lepiej nie mogłeś trafić. Kto kupował ostatnio u ciebie Black Death?
Te cygara kupują tylko stali klienci. Naturalnie może je kupić każdy. Może ktoś szczególny, to ważne. Czekaj, czekaj, był taki jeden, wysoki, dobrze ubrany, z laską. Jesteś niezastąpiony. Drobnostka, Jack. Czy mogę jeszcze coś dla ciebie zrobić? No, trochę głupio się tak zachować, ale potrzebuję trochę forsy, więc... A czemu starego przyjaciela nie poprosić? Szczerze mówiąc, potrzebuję trochę forsy. Czy $5 nie będzie za mało? Okej, mogę jeszcze zabrać Today News? Oczywiście. Wiesz, gdzie są gazety. Dzięki, Charles. Słabo się orientuję w sile nabywczej takiego pieniądza w latach 30. Czy te $5 to było dużo, czy nie. Możemy jeszcze zapytać Jacka, nie Jacka, tylko Charlesa raz o kolejne $5. Zabieramy rzecz jasna gazetę. Co cię jeszcze martwi? Potrzebuję jeszcze trochę forsy. Wybacz, przyjacielu. Dałem ci tyle, ile mogłem. Dobra, nie będziemy niepokoić naszego starego kumpla. Dowiedzieliśmy się tego, co nas interesowało. Przynajmniej jakoś zlokalizowaliśmy, kto kupował te cygara u Charlesa ostatnio. Typowy samiec. Żona kładzie dzieci spać, a on idzie na balety. Dość oryginalne przywitanie ze strony tej pani. Jesteś z Armii Zbawienia, czy co? Jesteś z Armii Zbawienia, czy co? Jestem kobietą, to wystarczy. Do czego wystarczy? My kobiety musimy trzymać się razem. Jesteś studentką psychologii zachowawczej, czy po prostu dziwką? Powinieneś dostać w gębę. Proszę nie żartować, pani nie ma uczuć, które można by zranić. Nie będę dłużej z tobą gadać, spadaj, pajacu. Cóż, Jack nie jest takim dżentelmenem jak Gustav MacPherson z Postmortem czy ze Still Life. Tego się nie da ukryć już po tym dialogu. Tutaj do tego baru na razie nie trzeba wchodzić. Jeszcze odwiedzę go później, tak myślę. Na razie zbieram te rzeczy, które mi się tutaj napatoczą. Restauracja, a my tutaj sobie przejdziemy na drugą stronę. Bo tutaj chcę wam pokazywać to wszystko w takiej właściwej chronologii, że tak to ujmę. Żeby to się wszystko składało mniej więcej w logiczną całość i spójną całość. Dokąd jedziemy? Mam swój samochód. Ile pan nim przejechał? 20 tysięcy mil. To jeszcze zrobi pan drugie tyle. Skąd ta pewność? Znam się na samochodach. Moim najlepszym kumplem jest mechanik. Ach tak. Frank, tak się nazywa, jest stworzony do tej roboty. Chciałbym jego adres. Trafi pan łatwo. To południowa strona miasta. 5 minut drogi od Cotton Club. Zna się na samochodach, ale nie zapytał nawet, jaki samochód ma Jack? No nieważne, zostawmy to może. Teraz porozmawiamy sobie z tą kobietą. Chcesz się zabawić? Nie mam nastroju do zabawy. Szczerze mówiąc, ja też nie. Czy mogę panią zaprosić na kawę? Bardzo pan miły, ale może innym razem. Dlaczego pani jest taka smutna? Pokłóciłam się z chłopakiem. Właśnie siedzi w środku i rozmawia z jakąś zdzidzirą. Tak to bywa. Wy faceci, wszyscy jesteście tacy sami. Cholerne mamincynki. Tam wszyscy. No ale widać, że tutaj taki konflikt płci istnieje, bo już któraś kolejna dyskusja z kobietą, w której jednak aż odczuwa się ten podział kobiety kontra mężczyźni.
Zresztą my kobiety musimy trzymać się razem z poprzedniej rozmowy. No też to o czymś świadczy. Potrzebujesz czegoś? Pogadać, tylko pogadać. Nie znam cię, facet. O czym mam z tobą gadać? Powiedzmy, że poszukuję myśliwego. O czym ty mi tu pieprzysz? Spadaj, pracuję. No, trochę mi nie wyszła ta rozmowa. Czego chcesz? Ale nieważne. Od ciebie niczego. Chcę wejść do środka. To masz pecha. Lokal jest pełny. Naprawdę mi na tym zależy. Jak ci na tym zależy, to się postaraj. No, potrafisz myśleć. Głaś. Towarzystwo wydaje się sympatyczne. Jakiś młody pan, pani. No i barman. Budyń czekoladowy z bitą śmietaną. Pomyliłeś knajpy. Tu jest lokal nocny, a nie cukiernia. To nie jest cukiernia? Wyglądasz jak niedopieczony pączek. Facet, ty jesteś chyba zdrowo stuknięty. Nie, jestem mocno wkurzony i nie wkurzaj mnie bardziej. Człowieku, spokojnie, po co te nerwy? Ty też byłbyś wnerwiony na moim miejscu. Na szczęście nie jestem, a reszta to już twój problem. Dość osobliwa dyskusja. Jack jest wkurzony i powiedział temu panu, żeby nie wkurzał go jeszcze bardziej, ale wyglądało na to, że to sam Jack szuka zaczepki. Teraz chciałem zwrócić wam uwagę na tę przepiękną piosenkę, która jest tutaj śpiewana. Również kompozycja Harolda Faltermeyera, natomiast śpiewa nie sam Harold, tylko pewna pani. Nie pamiętam nazwiska. O, to jest ta pani, która śpiewa. Ale naprawdę przepiękna jest ta piosenka, tak stylizowana właśnie na te lata 30. XX wieku. I wyszło to wręcz genialnie. Idealnie pasuje do klimatu takich właśnie starych lokali. No a ten koleś... Zrywaj się stąd, dziadku. Nie bądź taki ostry, szczeniaku, bo oberwiesz. Umieram ze strachu. Jeszcze chwila i będziesz naprawdę umierał. O co ci chodzi do cholery? Wariat jesteś czy co? Nie, mam po prostu mało czasu. Więc go nie marnuj na puste gadanie. Jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać. Co się czepiasz? Spadaj, nie znam cię. A ty pewnie jesteś facetem tej dziewczyny na zewnątrz. Skąd wiesz? Widzę tu tylko jednego balanta. Stąd wiem. Nie będę z tobą gadał, w szajbusie. Co ty sobie wyobrażasz, gnoju? Mam ci poprawić? Twardy z ciebie facet. Zdarza mi się. Czekaj, czekaj, zobaczymy, czy będziesz taki mądry za chwilę, jak przyjdę z wujkiem. Umieram ze strachu. Ja bym umierał. Nie widziałeś mojego wujka. Zobaczysz, dostaniesz za swoje. Nieźle się wygłupił z taką zapowiedzią. Moim zdaniem to oznacza brak honoru. No i takie tchórzostwo raczej, że straszy Jacka wujkiem. Przecież sam jest dorosłym facetem. Przyjdzie z wujkiem. Rozumiem, gdyby był 12-15-letnim chłopcem, ale... No po prostu wstyd. No nic, pogadajmy z tą piękną panią. Taką... długonogą, wytworną, z cygarem takim bardzo długim.
Taki przystojny mężczyzna. I taki samotny. Niezupełnie sam. Mam ze sobą problem. Na problemy najlepszy jest relaks. Tak ton głosu tej pani kusi, taka kusicielka z niej, od razu to i widać i słychać. Więc akurat głos jest idealnie dobrany do wyglądu zewnętrznego w tym wypadku i do stroju. Relaks może później. Widziałaś może faceta dobrze ubrany, wysoki? Może tak, może nie. Stawiam 5 baksów na taki. Strzał piątką w dziesiątkę. Widziałaś może gościa palącego Black Deathy? Te ohydne cygara. Facet chyba w ogóle nie miał węchu. Maleńka, do rzeczy. A moje wynagrodzenie? Kobieta interesu, więc musimy swoje zobowiązania finansowe uiścić należną zapłatę. To spróbuj mnie uszczęśliwić i odpowiedz na moje pytanie. Słyszałam, że mieszka w hotelu Paradise. Nazywa się Bellinger. August Bellinger. Grzeczna dziewczynka. Kup sobie pudełko cukierków. Uwielbiam słodycze. Papa. Słodziutki. No, taka rozmowa trochę zmysłowa, powiedziałbym. Pełna niedopowiedzeń. No, ale Jack musi prowadzić śledztwo, więc nawet gdyby był zainteresowany bliższą znajomością z tą panią, to musi to odłożyć na później. Czyli tak, dowiedziała się o tym facecie. O hotelu. No i do tego hotelu się za chwilę udamy. Najpierw jeszcze można się przejść tutaj, zboczyć trochę z naszej ścieżki obecnej. I zabrać kielnię. I coś jeszcze być może, bo tutaj coś leży bez pańskiego. Nie wiem, coś leży, ale co to jest? Cegła? Tak. O! Kolejne jakieś dobrodziejstwo. Wiele warte na pewno i coś, co pomoże nam. To jest ponad wszelką wątpliwość. Pomoże nam znaleźć mordercę. Ten właśnie stary but. Orlando, pamiętasz mnie? Jerry, flaszeczka. O, pardon. Teraz piję mniej niż za prohibicję. Ta szmuglowana whisky smakowała jakoś lepiej. Nikt nie kwestionuje opinii eksperta, Jerry. Słyszałem, Jack, że masz kłopoty. To prawda. Nie wiedzie mi się najlepiej. Wiem, że nie piłeś, ale słyszałem, że teraz pijesz. Wszystko się zmienia, stary. Wszystko. A można wiedzieć, gdzie szanowny detektyw pije drinki? Lokali w mieście jest pod dostatkiem. Orlando, czy ty nie masz co robić z pieniędzmi? Zawsze byłeś wobec mnie w porządku. Jak potrzebujesz flaszki, to skocz do gorzelni. Tam jest ich pod dostatkiem, a przede wszystkim za darmo. Butelce whisky zawsze mam słodkie sny. Idź już, Orlando. Ach, chciałem akurat inny tekst usłyszeć. Mi spokój, Orlando. Chcesz się spać.
Dziwny traw, że akurat tej kwestii nie wymawia. No dobra. Nie będziemy próbować za wszelką cenę. Był czas na gadanie. Teraz jest czas na spanie. Coś takiego. No właśnie nie potrafię sobie przypomnieć dokładnie. No ale mniej więcej to było to. Jack musiał obejść tę panią, która tutaj szła. Pieniądze, właśnie. Cytując klasyk Kazika, pieniądze przecież leżą na ulicy, tylko schyl się i zbieraj. I to akurat ma odzwierciedlenie tutaj, w Jacku Orlando. Bo rzeczywiście, kiedy nam zabraknie pieniędzy, no możemy dawać pieniądze nawet ludziom napotkanym, to możemy tutaj przyjść pod hotel i zawsze znajdziemy coś ciekawego właśnie na ulicy czy na chodniku przed hotelem. Zawsze jakieś pieniążki się znajdą. Z tym można porozmawiać, ale nie trzeba. To jest brat Pucybuta. Was informuję o tym już teraz. Mogę pomóc? W którym pokoju zatrzymał się pan August Bellinger? W pokoju 101, sir. Czy mógłbym prosić pana o klucz? Jestem jego bratem. Niestety. Klucze zapasowe wzięła sprzątaczka. Rozumiem. W takim razie pójdę jej poszukać. Jak pan sobie życzy. No jeszcze pójdę po te klucze. Bo dlaczego by nie? Najpierw zbliżenie. Są akurat do pokoju 101. Czyli do tego pokoju, który nas interesuje. No i może jak najszybciej, czym prędzej stąd znikniemy, żeby nas ta sprzątaczka nie zauważyła. No i możemy sobie wjechać windą na piętro. I tam gdzieś powinien być pokój tego mężczyzny, Bellingera. Jesteśmy na górze, a próbę wejścia do pokoju 101, a jeszcze może popukamy sobie do innych pokoi i porozmawiamy z lokatorami, ale to wszystko już będzie w kolejnych sesjach nagrywania. Będzie ciekawie, powiem wam, teraz trochę tej właściwej akcji się rozpocznie, bo na razie była ta eksploracja właściwie miasta. No, a teraz się zrobi ciekawie, dlatego zachęcam was do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia, hej!